Cześć Julia, niezwykle miło Cię widzieć, cześć. Gratuluję udanego występu i zadam Ci po raz kolejny to pytanie, które dla Ciebie może być dziwne, ale w branży no takie dziwne nie jest. Dlaczego śpiewałaś na żywo? Nie wiem, bo lubię. Wolę się pomylić niż coś, wiesz, ściemniać po prostu. Jeszcze nie wiem, jak mi poszło, muszę zobaczyć, wiesz, mój występ, ale mam nadzieję, że nie było dużo jakichś pomyłek. Nie no, wstydu nie będzie, mi się podobało. Co? Ja lubię tą adrenalinę związaną ze śpiewaniem na żywo, wiesz, to jest naprawdę fajne. Plus ja mam, wiesz, cały zespół na żywo, mam moje chórki na żywo i my razem ze sobą fajnie pulsujemy i ze sobą, wiesz, gramy, więc myślę, że tak naprawdę śpiewanie z playbacku może być trudniejsze niż na żywo, bo musisz wchodzić w lip-sync. Nigdy tego nie próbowałam i raczej nie mam w planach. A jakie ty masz myśli na scenie, jak śpiewasz? Ty o czymś myślisz, czy jesteś po prostu w akcji i automatycznie wykonujesz różne rzeczy? Żeby nie rozpraszać się jakimiś myślami pod tytułem tylko nie zapomnij tekstu albo o Jezu, ile ludzi na mnie patrzy, staram się skupiać po prostu na słowach, które śpiewam. Trochę tak jakby interpretuję je. Jak w aktorstwie, to mi akurat pomaga, że interpretuję sobie słowa, które śpiewam, dzięki czemu skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co robię, a nie na myślach, które chcą mi przeszkodzić w występie. Julka, mnie bardzo zastanawia, jakie najpiękniejsze słowa usłyszałaś od kogoś z branży? Coś takiego, co bardzo zapamiętałaś, co cię mega zmotywowało, żeby w tę muzykę iść? Że fajne jest to, że jestem odważna gdzieś tam w tych swoich ruchach i że jestem sobą i żeby być jak najwięcej sobą, bo tego trochę brakuje. Czasem. Ty jesteś w Kajaksie. Co ci Kaja powiedziała na temat ciebie? Kaja, ojejku, Kaja jest w ogóle przemiłą osobą, taką dobrą duszyczką, która mnie taką swoją opieką otuliła i tak naprawdę najbardziej poznałam ją, kiedy śpiewałyśmy razem rework mojej piosenki Nie muszę na 20-lecie Kajaksu i ona była taka dla mnie po prostu otulająca, dobra i kochana i taka wspierająca, po prostu. Rozumiem, dziś w pociągu ludzie rozmawiali w ogóle na twój temat, jak jechałem sobie tu do Gliwic i były dwa obozy. Jeden obóz twierdzi, że jesteś tu, gdzie jesteś, bo masz szczęście, a drugi twierdził, że dlatego, bo ciężko pracujesz. Jakie ty masz zdanie? A ja myślę, że jedno i drugie jest ważne. Jakiś procent talentu, procent szczęścia, ale najbardziej istotne, żeby dojść do sukcesu jakiegokolwiek, moim zdaniem jest po prostu konsekwencja i wytrwałość i pracowitość. A jakbyś miała to podzielić na procenty, to ile procent praca, ile szczęście? To mnie bardzo zastanawia. To jest, wiesz, bardzo, jakby to zależy od człowieka, ale wydaje mi się, że naprawdę ludzie z ogromnym talentem, jeżeli nie włożą nawet procenta, wiesz, pracowitości, nic im się nie uda, bo czasem na samym talencie karierę nie zbudujesz. Naprawdę musisz dużo wyrzeczeń gdzieś tam włożyć w swoje życie, dużo pracy, wytrwałości, codziennego, wiesz, pracy, więc powiedziałabym tak, masz załóżmy, nie wiem, 10% talentu, potem masz 10% szczęścia, reszta to jest praca, serio, takie jest moje zdanie. I tak to też u ciebie wygląda? Wydaje mi się, że tak. Dobra, to ostatnie pytanie takie freestyle'owe. Moja droga, meble wysprzedajesz, remont robisz. Co ty będziesz remontowała w tym swoim domu? No wiesz, już ja po prostu szybko się nudzę. I ponad 2 lata, prawie 3 lata mieszkam w moim mieszkaniu i po prostu wystrój ten Bali już mi troszkę się przejadł, więc pracuję teraz nad odświeżeniem swojego wnętrza, więc wymieniam po prostu głównie meble, ale też leciutki remoncik robię na górze, w garderobie i tak dalej, więc taki mam rok robienia sobie gniazdka na nowo. Bali się znudziło? Jaki teraz styl? Znaczy, nie, no, w którą stronę bardzo idziesz? Bardzo lubię nadal ten styl i w ogóle kocham to miejsce, ale mam jakoś, to chyba dorosłam do tego, żeby otaczać się bardziej sztuką, jakimiś meblami vintage, meblami od projektantów, jakąś sztuką na ścianach. Teraz poszukuję bardzo intensywnie różnych obrazów i chcę zacząć też to inwestować, bo myślę, że to już jest ten moment, żeby zacząć się, wiesz, tym zajmować gdzieś. Dobra, czyli twój dom trochę będzie taką galerią sztuki i te obrazy będziesz traktowała jako inwestycje? Tak, na inwestycje przyszłość? Ale oczywiście muszą mi się też podobać, prawda? Więc... Ej, ale to w ogóle super, wiesz, że... Jestem córką malarza, to zobowiązuje. Dobra, to na jaki obraz się czaisz?
Jakieś Matejko, coś tam? Nie stać mnie na takie coś jeszcze. Jeszcze. Ale na przykład Tomek Opaliński z takich młodych polskich artystów bardzo mi się podoba. No i też na parę zagranicznych poluję. Także nie chcę tutaj wysprzęglać, bo jeszcze ich nie mam, więc nie chciałabym tego spalić. Dobra, no to dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się i gratuluję występu. Cześć. Dziękuję.